Dziękuję, Pawełku. Cześć, chodźcie. Przyprowadziłam przyjaciela ze sobą. Cześć, Piotrek. Cześć. Miło cię widzieć. Na przymiarki przyszłam z przyjacielem Pawłem, ponieważ znamy się od dziecka, czujemy ten sam klimat i Paweł wie doskonale to, co ja lubię i w czym się dobrze czuję. Wymyśliłem taką opcję. Coś w rodzaju tej sukienki, jako sukienka bazowa, ta pod spodem. Oczywiście zrobimy ją mega błyszczącą, bling bling, na bogato zdobioną, z rozporkiem. Na to wejdzie nam wielka spódnica. Na tym będziemy dzisiaj pracować. Dzisiaj będę przymierzała pierwszy raz w życiu suknię ślubną. Ania w tej sukience, już takiej sauté, wygląda bardzo, ale to bardzo kobieco i bardzo sexy. Czy te odkrytości ciała cię krępują, czy one ci się podobają? Podobają mi się, ale chciałabym jednak mieć tutaj pewność, że nic nie wyskoczy. To może usztywnienie z fiszbin utrzyma ładnie talię i do tego ładnie nam uformuje biust. Ja już nie jestem nastolatką, urodziłam dwoje dzieci. Chciałabym, aby jednak moje piersi trzymały się kupy. Czy mógłbyś mi jeszcze powiedzieć coś o tych świecidełkach? Ach, kochana. Co będzie się błyszczeć? Wszystko to, co sobie zamarzysz. A pióra? Och, pióra. Ta sroka chyba pomyliła lokale. U mnie bazaru nie dostanie. No to proszę. Hop. O. Musi się świecić, musi być więcej i musi być wow. Zobacz, czy opcja cekinów, pajetów, perełek i koralików jest bliższa twemu sercu. Hops. Zdecydowanie. Ale ta opcja już wymaga obszycia sukienki w całości. Aha. Jeszcze takim moim małym pomysłem jest to, żeby dodać ci tutaj jakiś element czarny. Myślałem o tym, żeby wykończyć sukienkę pod spodem czarną podszewką. Ja wiem, czarna podszewka, czarne buty, czarna biżuteria, czarne paznokcie, to może być trochę szokujące dla gości. Ale czy nie właśnie o to chodzi, żeby zrobić trochę show na tym weselu? Paweł, co ty myślisz o tym pomyśle? Myślę, że zatkało go! Że ten czarny kolor pokaże twoją prawdziwą duszę. Z zewnątrz bardzo eteryczna blondynka, delikatna i spokojna, ale poza kamerami widzę ten ogień w jej sercu.